No to witam serdecznie jeszcze raz. Widziałam, że też w międzyczasie dołączyła jedna czy dwie osoby. Także bardzo mi miło tutaj z paniami się spotkać, bo chyba mamy tylko panie, jeśli dobrze widziałam na liście. Ja, tak jak wspominała Ela, jestem z wykształcenia psycholożką, pedagogzką, a z zamiłowania i takich dodatkowych aktywności trenerką umiejętności społecznych i trenerką antydyskryminacyjną. I jeszcze chcę powiedzieć, że od 2009 roku współtworzę Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Wcześniej zajmowałam się równością płci, później rozszerzyłam to swoje działania na stereotypy, uprzedzenia i dyskryminację i przeciwdziałanie im ze względu na różne przesłanki, bo jednak wychodzimy z założenia, że te mechanizmy są bardzo podobne, tylko po prostu zmienia się przyczyna dyskryminacji i uprzedzeń albo zmieniają się ich objawy. No ale teraz z przyjemnością też w związku z projektem Szkoła Otwartości wróciłam do tego wątku równości płci. Zresztą on zawsze był dla mnie taki najważniejszy. Ukryty program szkoły. Chciałabym troszeczkę opowiedzieć o tym, czym on jest, gdzie on się chowa, w której siedzi szafie albo w której klasie szkolnej i też o tym, dlaczego warto go zauważyć. Proszę zwrócić uwagę na początek, że kiedy my myślimy o przedszkolu, o szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, w takich szkołach Państwo pracują i zastanawiamy się nad tym, z czego wynikają treści, które dzieci otrzymują od nas w trakcie swojej ścieżki szkolnej, no to przychodzą nam do głowy zwykle jakieś dokumenty, takie jak podstawa programowa, no to jest nasza po prostu święta księga, na której opieracie się Państwo ucząc swoich przedmiotów, czy prowadząc, współorganizując kształcenie, czy prowadząc nauczanie zintegrowane. No mamy też ustawę o systemie oświaty, która nam w bardzo ogólny sposób zakreśla takie obszary działania szkoły. Mamy podręczniki, mamy różnego rodzaju programy, takie krótsze, mamy projekty, innowacje pedagogiczne, czyli to są takie działania, które, czy takiego rodzaju dokumenty, w odniesieniu do których my bardzo świadomie kształtujemy przekazywane treści, prawda? Czyli pewnie na studiach pedagogicznych były panie męczone i dręczone tym, jak sformułować cel kształcenia, jakie będą przekazywane treści, co będzie metodą, a co techniką, a co narzędziem, a co, nie wiem, pomocą dydaktyczną. I bardzo się na tym skupiamy, żeby potem dobierać te treści, które czy metody pracy do realizacji celu. Natomiast no, okazało się, i to już w latach 60. ubiegłego wieku, to zauważyli najpierw socjologowie, że no, oprócz takich oficjalnych treści, które my mamy właśnie opisane w tego typu dokumentach, pojawia się w szkole jeszcze coś takiego, co nazwano ukrytym programem szkoły. Można się też spotkać ze sformułowaniem ukryty program nauczania. No ale my mówimy tutaj o szkole jako takiej. Ja zebrałam kilka różnych definicji, które pojawiają się w literaturze. No chyba najstarszy tutaj cytowany to jest Meighan z 93 roku, no, który napisał bardzo dobrą książkę Socjologia edukacji i wciąż do niej sięgamy. Ale w naszym standardzie równości płci w ubiegłym roku autorstwa Justyny Frydrych czytamy, że to są takie treści, które są nieujęte w oficjalnym programie szkoły i często przekazywane w sposób
nieintencjonalny i nieuświadomiony. Megan powiedział, że roboczo to jest wszystko to, co zostaje przyswojone podczas nauki w szkole obok oficjalnego programu, czy nam się to podoba, czy nie. Grzegorz Mazurkiewicz, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej, on kiedyś, teraz z tego co wiem, już poszedł dalej, ale on, w 2006 roku napisał właśnie w CEO taką książkę Kształcenie chłopców i dziewcząt, naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja. I też badał, w jaki sposób ten ukryty program nauczania jest przekazywany podczas zajęć. On też wskazuje, że to jest podejście do życia, podejście do szkoły, postawy dotyczące uczenia się. I teraz chciałam jeszcze przeczytać, że to tutaj Grzegorz Mazurkiewicz cytuje jeszcze raz Megana, czyli socjologię edukacji, i mówi, że najlepiej oddziaływanie ukrytego programu nauczania obrazują wnioski, do których mogą dochodzić uczniowie i uczennice w wyniku szkolnych doświadczeń, chociaż nie są one z pewnością celem systemu oświatowego. I proszę posłuchać, jakie to mogą być wnioski. Bierna akceptacja jest bardziej pożądana niż aktywny krytycyzm. Odkrywanie wiedzy jest poza zdolnościami uczniów i uczennic i w żadnym razie nie powinno ich obchodzić. Odtwarzanie jest najwyższą formą osiągnięcia intelektualnego, a gromadzenie w pamięci niepowiązanych ze sobą faktów jest celem edukacji. Własne pomysły i pomysły innych uczennic i uczniów są mniej ważne. Uczucia są nieistotne w uczeniu się. Zawsze istnieje jedna, i tu z wielkich liter, właściwa odpowiedź na pytanie. Konkurencja jest ważniejsza od współpracy. Pisanie i czytanie są ważniejsze niż rozmawianie i myślenie. I wreszcie mężczyźni są ważniejsi niż kobiety. Być może jest tak, że ktoś z Państwa, słysząc te sformułowania, powie, nie, no to już tak nie jest, to tak może było 30-40 lat temu. Nie ze wszystkim się tutaj musimy zgadzać, bo oczywiście te punkty, te sformułowania są bardzo mocno tak wyostrzone. Ale powiem szczerze, że kiedy ja czytam sformułowanie odtwarzanie jest najwyższą formą osiągnięcia intelektualnego i myślę o tym, w jaki sposób uczą się uczennice i uczniowie w polskiej szkole, no to jakoś nie widzę specjalnej różnicy między tym, co pojawia się teraz, a co zostało zapisane te 30 lat temu. Socjologia edukacji, Megan, 93 rok, Pani Beato, bo Pani pyta o to źródło. No ale zobaczmy, co jeszcze piszą badacze o tym ukrytym programie szkoły. Że to są wszelkie pozadydaktyczne, ale wychowawczo ważne konsekwencje uczęszczania do szkoły. Takie, które pojawiają się systematycznie, ale nie są zawarte, nie są zapisane w żadnym zestawie celów i uzasadnieniu działań oświatowych. I że ten ukryty program szkoły wiąże się z tym, co uczniowie, uczennice wynoszą ze szkoły, a także z ich funkcjonowaniem w grupach rówieśniczych. Na przykład widzimy, że uczniowie i uczennice bardzo często dzielą się ze względu na płeć. Tak sobie myślę, że szczególnie w szkole podstawowej to jest taki moment, kiedy no, oni zaczynają dojrzewać, bardzo mocno sobie jakoś tą swoją płeć uświadamiają i też jest taki moment, że przedstawicieli tej drugiej grupy nie lubią za bardzo, dopóki ktoś tam się nie zakocha, wtedy no, odbywają się jakieś inne procesy i poszukiwania.
Przykład takich treści, które mogą się pojawić, no to proszę się zastanowić, to jest jeden z moich ulubionych przykładów, w której toalecie w szkole, czy tej dla uczennic i uczniów, czy tej dla nauczycielek i nauczycieli jest mydło i papier toaletowy. I jak często one są, nie wiem, sprawdzane, dostępne, albo ile jest toalet dla dziewcząt i ile dla chłopców. I tutaj nasza fizjologia, ale też to, że dziewczyny miesiączkują, powoduje, że kobiety, dziewczęta potrzebują więcej tych toalet, ponieważ więcej czasu zajmuje im załatwienie potrzeb fizjologicznych, ale też częściej muszą korzystać z toalety. Także jeżeli mamy tych toalet dokładnie tyle samo, to nie jest to, nie jest to tak faktycznie równy dostęp. Oczywiście ukryty program szkoły może dotyczyć też różnych innych przesłanek. Może dotyczyć na przykład tego, na ile szkoła jest dostępna dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Może dotyczyć tego, czy na przykład na różnych gazetkach, na ścianach w szkole pojawiają się osoby o innym niż biały kolorze skóry. No i też elementem takiego ukrytego programu nauczania jest fakt, że w naszym kraju nie prowadzi się raczej religioznawstwa, ale jedna z religii, ta religia dominująca w naszym kraju, jedna z religii jest realizowana w budynku szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych. I abstrahując od tego, co my o tym myślimy, ja nie chcę też tutaj otwierać takiej światopoglądowej dyskusji, to chcę powiedzieć, że w kategoriach ukrytego programu nauczania to jest jakaś informacja na temat wagi tej religii w stosunku do innych. No a wiemy, że szczególnie teraz, kiedy mamy do czynienia z wojną w Ukrainie i z bardzo dużą grupą uczennic i uczniów, którzy przyjechali do Polski i zaczęli uczyć się w polskich placówkach, albo zaczną za chwilę, no to na przykład kwestia religii tej dominującej, która się pojawia, no, może nie być tak zupełnie neutralna. Już patrzę na czat, co tutaj się pojawiło. A dziękuję, a proszę bardzo. Co jeszcze o tym ukrytym programie możemy powiedzieć? Ano to, że w jego tworzeniu biorą udział nauczyciele i nauczycielki, ale nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. On może dotyczyć na przykład, proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają nasze klasy. W wielu szkołach ciągle mamy podwyższenie jeszcze, zwłaszcza w tych starszych szkołach dawniej budowanych, czyli tak zwaną katedrę. No i to jest taka informacja podprogowa, kto tutaj jest ważniejszy. Uczennice i uczniowie często siedzą jedni za drugimi, czyli patrząc na plecy swoich koleżanek i kolegów, natomiast wszyscy zwróceni są w stronę osoby nauczającej i to też z jednej strony nie pozwala na nawiązywanie takich relacji grupowych w trakcie tego procesu edukacyjnego, no a z drugiej strony jednak cały czas sugeruje taką sytuację, że jest jedna osoba, która podaje wiedzę i inne osoby, wszystkie pozostałe, które tę wiedzę odbierają. Przepraszam. Iguniu, prowadzę zajęcia. Przepraszam. Telepraca. I jak sobie pomyślę o tym, albo że na przykład mamy stałe miejsca w klasach i nie mieszamy tych uczennic i uczniów, więc A to między innymi profesor Pyżalski wskazuje jako taki bardzo dobry sposób na integrowanie klasy, żeby te pary w ławkach się zmieniały. No i są takie dzieci, z którymi nikt nie chce siedzieć.
I bez względu na to, jakbyśmy tam próbowali zachęcać albo mówili nie przejmuj się, to te dzieci zostają same. Albo są takie dzieci, których nikt nie wybiera do drużyny na WF-ie, a wystarczyłoby zrobić losowanie zamiast wybierania do drużyn na WF-ie. Czyli to są też takie sposoby organizowania edukacji, które wzmacniają pewne nierówności, stereotypy, uprzedzenia. Tutaj widzicie Państwo, że znaczenie może mieć charakter współpracy osób, które nauczają z rodzicami. To też takie pytanie, ja wiem, że my mamy różne doświadczenia. Ja jestem rodzicem, mam różne doświadczenia z osobami, które uczą, ale bywałam też może nie nauczycielką, ale na przykład terapeutką w przedszkolu i miałam różne doświadczenia z rodzicami. No i są takie momenty, że nam jest bardzo łatwo się, że tak powiem, okopać na swoich pozycjach. Mówię i o jednej, i o drugiej grupie. I jedni mówią, że rodzice roszczeniowi, a drudzy mówią, że nauczyciele to straszni i wymagają tyle od tych dzieci, że się tego nie da wytrzymać. Albo, no więc to może być taki charakter współpracy, tak? Takiej trochę, no może nie wojny, ale takiego braku zaufania i braku takiej chęci faktycznego robienia czegoś razem. A może być tak, że jest tak trudno, w sensie, że wokół na przykład dyrekcji placówki, czy wokół nauczycielek, nauczycieli, że zbudowano taką atmosferę, nie wiem, niedostępności, surowości, że z kolei rodzice czują się jak petenci i się po prostu kurczą, przychodząc na jakieś rozmowy. Obserwowałam ostatnio w urzędzie, a propos ukrytego programu urzędu, w biurze paszportowym, jak pukając do pokoju, wszyscy się tak bardzo kurczą, żeby zajmować jak najmniej miejsca i generalnie już całe ich ciało mówi: przepraszam, że istnieje, ale muszę załatwić sprawę w urzędzie. No także, także ta nasza mowa ciała też może mieć znaczenie. Tadeusz Wolan pisze też, że ukryty program szkoły, on posiada taki całościowy charakter, podobnie jak oficjalny program szkoły czy placówki, czyli że on zwykle jest spójny, w sensie takim, że na coś rodzice się... Znaczy, przepraszam, nie rodzice, na coś nauczycielki, nauczyciele się umawiają, tak? Na przykład na jakiś zestaw wartości, na jakąś misję. Czy ktoś zostaje patronem, patronką szkoły i to jest osoba, która niesie ze sobą pewne, czy reprezentuje pewne wartości i o tym też się w szkole rozmawia. Nawiasem mówiąc, no, znacznie częściej patronami szkół są mężczyźni niż kobiety i to też jest taki moment, kiedy jakiś taki element ukrytego programu dociera do dzieci. No i ukryty program odzwierciedla takie drugie życie społeczności. No bo każda społeczność ma swoje drugie życie. Czyli to, co się wydarza w niej poza tym oficjalnym, nie wiem, taką oficjalną narracją, tak? Nie wiem, mamy grupki, ktoś jest ważniejszy, ktoś jest mniej ważny, chociaż tylko w teorii. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy w moim liceum dyrektorem nagle został WF-ista, bo mężczyzna. I to też jest takie dosyć charakterystyczne, to pokazują też statystyki, że odsetek mężczyzn wśród dyrektorów, dyrektorek szkół jest znacznie wyższy niż odsetek mężczyzn wśród nauczycielek i nauczycieli. No i to też nie jest przypadek. To ma związek ze stereotypami płci i z takimi przekonaniami, kto się nadaje do zarządzania, kto twardą ręką, kto nie będzie się kierował emocjami,
kto sobie lepiej poradzi, kto jest niezależny i tak dalej, i tak dalej. Dobra, idziemy dalej. Idziemy. Chodźmy. Na mnie jakoś największe wrażenie robi ten cytat, dlatego postanowiłam go tutaj powiększyć i pokazać, że ten ukryty program nauczania poprzez organizację trybu życia w szkole kształtuje postawy uczniów i uczennic wobec szkoły w stopniu większym niż świadome i zamierzone działania nauczycieli. Ja podzielę się też takim przykładem z mojego życia jeszcze a propos tych takiego ogólnego nastawienia do szkoły. Ja w związku z tym, że mieszkałam w kraju skandynawskim, w Norwegii, to mój syn chodził do szkoły przez 5 lat do szkoły właśnie w Norwegii, do szkoły skandynawskiej. To była szkoła bez ocen, bez świadectw, bez sprawdzania wiedzy, z pojedynczymi zadaniami domowymi zadawanymi z tygodnia na tydzień, a do piątej klasy, kiedy my tam byliśmy, to były naprawdę jakieś po prostu pojedyncze rzeczy, bo tam jest takie założenie, że nauka odbywa się w szkole i że to szkoła jest tym miejscem, głównym miejscem, w którym my zdobywamy wiedzę. No i drugie założenie, że bardzo ważne jest kształtowanie umiejętności społecznych, bardzo ważne jest dbanie o integrację klasy, o to, żeby dzieci widziały, ponieważ no, w Norwegii mieszka bardzo dużo dzieci z mniejszości narodowych i etnicznych. No to, żeby też dzieci widziały, że są różne, że w ich domach wyznaje się różne wartości, że różnie wyglądają. No i to się tam rzeczywiście udaje, a nauką zajmuje się dopiero dużo, dużo później. No i bardzo trudno było nam wrócić, czy wejść właściwie do systemu, w szóstej klasie do systemu edukacji w Polsce, no bo okazało się, że ta nauka na pamięć, bardzo dużo pracy w domu, to jest z kolei taki sposób edukacji, który dominuje w polskiej szkole. W tej chwili jesteśmy w edukacji domowej, gdzie nauczycielka mówi, no to jak on się tak interesuje tym Minecraftem, to może by zrobił świat w Minecrafcie do jakiejś lektury. I on robi do starego człowieka i morza, a dzięki temu wokół tego świata Minecraftowego rozmawiają o treściach lektury, o metaforze, o tym, po co czytamy i po co są lektury, czego mamy się dowiedzieć o świecie, o sobie. No i jak Państwo pewnie wiedzą, skoro znają Państwo Centrum Edukacji Obywatelskiej, no to można też stosować ocenianie kształtujące i bardzo starannie omijać te wymogi albo minimalizować te wymogi dotyczące ocen cząstkowych czy oceny śródrocznej, oceny na koniec roku. Można wykorzystywać sytuację różnych sprawdzianów, egzaminów do tego, żeby dalej uczyć, dzielić się wiedzą, bo też to widziałam. Także to jest taki, ja podaję takie przykłady jakby trzech różnych podejść, żeby pokazać, że to wszystko to są jakieś systemy edukacji, tak? Wszystkie mają jakieś podstawy programowe, a jednak ten sposób realizacji jest zupełnie inny. Dobrze, i przechodzimy do płci. Jeżeli chodzi o te przekazy dotyczące dziewczęcości albo kobiecości, chłopięcości, męskości, no to ten ukryty program nauczania funkcjonuje w bardzo wielu różnych miejscach. Funkcjonuje w podręcznikach. No i tutaj od sposobu formułowania poleceń poprzez taką warstwę ilustracyjną. Są takie badania, które liczyły, w których liczono nawet na ilu ilustracjach pojawiają się dziewczęta, na ilu ilustracjach czy kobiety, albo chłopcy, mężczyźni, samodzielnie czy niesamodzielnie. No i rzeczywiście to
okazuje się, że statystycznie ma znaczenie, no, ale chodzi też o to, kogo my pokazujemy w tych treściach, tak? W jaki sposób pokazujemy, jeżeli, nie wiem, mówimy o Marii Skłodowskiej-Curie, to czy opowiadamy, dlaczego wyjechała studiować na Sorbonie i czy kobiety wtedy mogły w Polsce studiować, czy mówimy tylko w kategoriach jej jakichś osiągnięć pod tytułem Nobel z fizyki i z chemii. Czy pokazujemy kontekst, bo to też jest zawsze taki argument, że no co zrobić, skoro mamy literaturę przez wiele lat, jeżeli spojrzymy na historię literatury, tak? Mamy literaturę pisaną przez mężczyzn, jeżeli spojrzymy na historię i podstawę programową, mamy, to jest historia wojen, bitew, dowódców, królów i tak dalej, i tam naprawdę jest niewiele kobiet, ale to nie oznacza też, że tych kobiet tam w ogóle nie było. To oznacza, że w tamtym określonym kontekście historycznym to mężczyźni pełnili różne funkcje publiczne, a kobiety często wspierały ich, jakby nie pokazując się, nie ujawniając swojego nazwiska. Na przykład mówi się o żonie marszałka Piłsudskiego jako o takiej osobie, która miała bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o przyznanie Polkom praw wyborczych w 1918 roku. No ale trzeba to wyciągać, że tak powiem, żeby w tym przekazie się pojawiło. Także to, jeżeli chodzi o literaturę, czy o historię. No ale chodzi też o język poleceń. Ten język na szczęście się zmienia, bo ja też od czasu do czasu zaglądam do podręczników. No i bardzo dużo badań jest zrobionych na ten temat. Kiedyś to było tylko porozmawiaj z kolegą, zapytaj kolegę, zrobiłeś, przeczytałeś, usłyszałeś. Cały czas w tym rodzaju męskim i męskoosobowym, przy czym zwracam uwagę, że my mówimy, że on jest uniwersalny w języku polskim, ale to jest tak, że myśmy się umówili, że on jest uniwersalny. Umówili się prawdopodobnie jacyś mężczyźni, którzy tworzyli te zasady, zapisali te zasady, no bo to mężczyźni znowu byli, to już ma wiele dziesiątek lat, te różne zasady gramatyczne i to oni byli wtedy w życiu publicznym, czyli poza domem, tak, poza sferą prywatną. To oni byli badaczami, to oni pisali słowniki, to oni spisywali różne formy gramatyczne i tak ułożyli ten język. I tak go potem promowali, no, że została nam ta forma męska jako uniwersalna. No pewnie Państwo, Panie słyszą, że my używamy feminatywów, czyli tych słów różnych rodzaju żeńskiego. No i robimy to dlatego, że wychodzimy z założenia, że to jest potrzebne, żeby pokazywać, że w różnych zawodach, w różnych funkcjach i rolach mogą się pojawiać zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. No a z drugiej strony, jeżeli te feminatywy, to jest tak, że jak się z nimi osłuchamy i używamy, to już potem nie zauważamy nawet, że one się pojawiają. A dziewczyny czują się po prostu zobaczone, usłyszane. Mój taki bardzo bliski kolega, nauczyciel historii, zawsze mówi uczennice i uczniowie. I mówi, że każda klasa nowa, która do niego przychodzi, zwraca na to uwagę po kilku tygodniach i pyta dlaczego. No i to jest wtedy bardzo taki fajny przyczynek do tego, żeby porozmawiać o tym języku. O feminatywach to ja mogę długo, ale idźmy dalej. Ten ukryty program nauczania pojawia się w rozkładzie zajęć, w wykorzystaniu przestrzeni szkolnej. Na przykład kto ma WF w sali gimnastycznej, a kto się ściga po prostu, nie wiem, na kocykach, na korytarzu szkolnym. Albo no, bardzo często jest tak, że jeżeli dostęp do sali gimnastycznej jest ograniczony, to trafiają tam raczej chłopcy, bo to ich się postrzega jako takich sportowców.
ale chodzi też o oczekiwania nauczycielek i nauczycieli, chodzi o światopogląd, o sposób oceniania. I tu mamy i ocenianie zachowania, i oceny, których się spodziewamy od dziewcząt i chłopców. I proszę tutaj zobaczyć na takie na przykład ukryte treści. Urządzamy dyskotekę, to chłopcy przeniosą ławki, a dziewczynki udekorują salę. No niby nic takiego. Ale widzimy, że to jest taki podział zadań, który jest związany ze stereotypami płci. Albo ktoś uruchamia sprzęt multimedialny i pyta, czy tu jakiś chłopak, jakiś sprytny pan może mi pomóc? Zakładając, że te umiejętności techniczne to jest domena chłopców i mężczyzn. Albo czyja mama może upiec ciasto na nasz festyn? Przestań się mazać, chłopaki nie płaczą. No, żeby dziewczyna tak brzydko mówiła, coś takiego. Czyli stosujemy takie podwójne standardy do tych samych, dokładnie tych samych zachowań. Stosujemy podwójne standardy w zależności od tego, czy mamy do czynienia z dziewczynką, dziewczyną, czy mamy do czynienia z chłopcem, chłopakiem. I robimy to bardzo wcześnie. I też dzielimy, proszę też zwrócić na to uwagę, że my mamy taki odruch, zwłaszcza w edukacji przedszkolnej czy zintegrowanej, że tak jak mamy mniej więcej równoliczną grupę, to żeby szybko podzielić, to dzielimy na dziewczynki i chłopców. No i oni się potem uczą tego, że ten podział jest w jakiś sposób ważny. No i mamy stereotypy płci, czy tak zbierając, bo tu mieliśmy przykłady, tak? Ale te stereotypy płci zawarte w ukrytym programie szkoły, one mogą dotyczyć, proszę zobaczyć, bardzo różnych rzeczy. Tego na przykład, kto będzie, nie wiem, grzeczniejszy, będzie mówił dzień dobry, a komu będziemy wybaczać, że przebiegł, bo się zapomniał, no bo jak to chłopaki. Jakie oceny chłopcy będą mieli na przykład z przedmiotów ścisłych, a jakie oceny będą miały dziewczynki. Tutaj też bardzo wyraźnie to jest widoczne, że cały czas pokutuje taki, to jest tak zwany neuroseksizm, seksizm, czyli dyskryminacja ze względu na płeć z angielskiego, że mimo, że mamy już coraz więcej nowych badań mózgu, które mówią, nie ma istotnych statystycznie różnic między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o zdolności do nauk ścisłych i nauk humanistycznych, to my jesteśmy tak mocno zafiksowani, że tak powiem, na tych różnych starych, podawanych nam stereotypach, że cały czas jakby bardziej w stronę matematyki, fizyki, chemii ciągniemy chłopców, dziewczynki bardziej w stronę nauk humanistycznych. No a potem proszę sobie, czy takich opiekuńczych, tak, tych takich umiejętności miękkich, no i potem i zrobię teraz taki skok po prostu o 20 lat na rynek pracy i mamy informatyków i generalnie osoby pracujące w nowych technologiach, które zarabiają krocie po prostu. Albo mamy mężczyzn na politechnikach i mamy kobiety, które pracują w przedszkolach, w szkołach, jako pielęgniarki. Czyli takie pełnią takie zawody usługowe, często opiekuńcze, cieszące się niskim prestiżem niestety, no a ile jest zarobków, to panie wiedzą. To już nie będę mówić. Dobrze, oceny z zachowania już mówiłam, zainteresowania, sposób ubierania się i tutaj jedno zdanie, w statutach szkół pojawiają się zapisy dotyczące ubioru, no i niestety efekt jest taki, że one najbardziej dotykają dziewczynek i tego, czego nie powinny robić, albo jak krótkich spodenek nie powinny mieć, albo że muszą być w spódnicy, a nie mogą być w krótkich spodenkach. To z kolei przykład z takich szkół, gdzie się nosi mundurki. Tego na przykład kto jak pisze, tego jakie możemy wyrażać emocje, dziewczęta i chłopcy jakie mogą wyrażać emocje, czyli komu wolno wyrażać smutek i płakać, a komu wolno wyrażać złość i nie wiem, walnąć w coś, przeklinać albo jakoś strasznie się
złościć. Już mnie tu Ela mi daje sygnał, że zostały po prostu dosłownie 2 minuty, że jeszcze tylko spojrzę. Bo trochę się tu wyprzedziłam. Jeżeli chodzi o lektury szkolne, to w naszym projekcie też na pewno będziemy i w materiałach będziemy o tym pisać, bo mamy ekspertkę, która właśnie napisała, Aleksandrę Korczak, która właśnie napisała doktorat o lekturach szkolnych z perspektywy gender studies, czyli z perspektywy studiów dotyczących płci społeczno-kulturowej. Ale też jak dobieramy teksty źródłowe, co tam jest w tych tekstach źródłowych. Doradztwo zawodowe, tu jedna z pań pisała, że jest doradczynią zawodową, no to też warto zwrócić uwagę, jakby co nam siedzi z tyłu głowy i co my doradzamy uczennicom i uczniom. Język, którym mówimy, jak się komunikujemy, no i wreszcie ta socjalizacja rówieśnicza, kto załatwia problemy, nie wiem, idąc na solo, a kto z kolei wyklucza kogoś z grupy, obraża, nie wiem, pisze jakieś okropne rzeczy w mediach społecznościowych. No tutaj mamy, jest to domeną różnych płci. No dobrze, to tak na szybko i bardzo wstępnie o tym ukrytym programie. Bardzo starałam się krótko, a wyszło jak zwykle. Bardzo Ci, Gosiu, dziękuję. Mam nadzieję, że po tym wykładzie Gosi też i dla Pań jest czy wyjaśnione, nowo poznane, czy właśnie jakoś tam doprecyzowane to pojęcie ukrytego programu szkoły i że jakoś widać, jak też jest to ważne zagadnienie właśnie w kontekście przeciwdziałania stereotypom. I tak sobie myślę, że jakby ten ukryty program szkoły też nie jest czymś samym w sobie złym, tylko no właśnie gdzieś tam się też mieści w tej kulturze pracy szkoły, jaka jest atmosfera tej szkoły i że on równie dobrze, jeżeli właśnie jest uświadomiony, jakoś tam ujawniony i świadomie prowadzony, może być też tym czymś, co sprzyja budowaniu takiej dobrej atmosfery, w której jakby osoby czują się akceptowane, nawet jeżeli nie realizują pewnych założonych norm.